poglądy i osądy. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry. Czy to ta no, nowe nazewnictwo rad dzielnic nie wzbudziło żadnych kontrowersji i zapytań na przykład kiedy te uchwały były na komisjach omawiane? początku budziły, nawet przy etapie takich konsultacji tego projektu z radami dzielnic, no bo mamy nazwisko dzielnicy od 1 do 13. Mhm, i, to... I to tak dość y, anonimowo brzmi, no, że jestem radnym dzielnicy 13, 12, 10, mhm. zawsze mieliśmy te nazwy Gosławice, Malinka, y, Armii Krajowej, Sławice, gdzie takie było utożsamianie się w większości z tymi przy, przyłączonymi na w, taki w historii, w historii miasta sołectwami. To było takie mocno utożsamiające się. Teraz będzie takie do, dość mocno rozmyte, no też potem taka dyskusja wyniknęła na ostatnich komisjach, że radni też, dlaczego takie właśnie nazywnictwo, dlaczego właśnie rzymskimi literami, więc tutaj było dość, 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 dość humorystyczne, I to się trochę z Paryżem kojarzy, przynajmniej mnie, moje pierwsze skojarzenie było takie, że 13, dziesiąta i piąta dzielnice są w Paryżu a tak, nie, w Opolu. Tak, to też miałem takie pierwsze skojarzenie właśnie z tym takim tropem Paryża. No, podobno jest, no, jesteśmy więksi od Paryża, zawsze mówiło się powiększenie Opola, że będziemy, będziemy większym miastem niż Paryż, dzielnica jak w Paryżu, więc tutaj ten kierunek widzę cały czas zachowany. Paryżem północy będzie Opole. A jeżeli chodzi o statuty tych nowych dzielnic, są jakieś wątpliwości, czy one regulują wszystko, co powinny regulować te statuty? Same statuty jakby dużej kontrowersji nie budzą, chociaż jest jeden bardzo dziwny zapis, i to będziemy jako klub dopytywać i Prawdopodobnie składać poprawkę, bo w nowym statucie jest bardzo dziwny zapis, że ogólnie takim organem wykonawczym dzielnicy jest zarząd. On jest najważniejszy, on dzieli wszystkie pieniądze, mm -hmm. on jakby te wszystkie akty wykonawcze w, wydaje i wykonuje. A tak I nie tutaj... było do tych czasów. Było, było, było tak cały czas tak, tak było, właśnie. tylko że tutaj jest sposób, sposób wyboru zarządu. Mm -hmm. Rada cała wybiera przewodniczącego. A teraz jest taki zapis, że przewo... zarządu, czy... przewodniczącego zarządu. Mhm. I teraz jest tak, że wybrany przewodniczący zarządu dobiera sobie współpracowników do zarządu. On wyznacza wiceprzewodniczącego i członków zarządu. Mhm. Oczywiście jest zapis, że w zarządzie musi się znaleźć po jednym przedstawicielu z obecnych dzielnic, jakby tych jednostek urbanistycznych, ale tak jakby no, ciężko sobie wyobrazić, że może dojść do takich sytuacji, że na przykład powiedzmy, mamy tutaj połączenie dzielnic Czarnowąsy, Borki, Brzezie. Na przykład zostali wybrany przewodniczący z Borek i on sobie dobiera jakiegoś tam przedstawiciela z Czarnowąsów. A czarnowąsów mówią: Nie, nie, nie chcemy tego, tylko chcemy pana Y. No i tutaj może dojść takich z pięć, tak? Bo a, a pan przewodniczący powie, nie, bo ja nie chcę z nim współpracować. A w obecnych dzielnicach zarząd jest jednoosobowy? Czy nie, zarząd jest, jedno. jest tak samo, też pięcioosobowy. I jest i wybierany, wybierany cały przez całą zarząd. radę. I każdy może się zgłosić, potem jest głosowany i to uważamy, że tak powinno pozostać. Tak to ma być. Pamiętajmy, że rady dzielnic są takie ciała kolegialne. W większości jest dużo takich rzeczy podejmowanych gremialnie, nie tylko przez sam zarząd. Może, mhm. A tu w tym przypadku może dojść takich nadużyć, że przewodniczący będzie chciał zdominować swoją dzielnicą pozostałe, To będzie taki, taki sposób wyboru pozostawiony. No to trochę taki model jak prezydent miasta, który dobiera sobie współpracowników, czyli wiceprezydentów. Oni Oczywiście. nie są wybierani w wyborach powszechnych, mm. tylko wybierani przez prezydenta. Tak, tylko to jest trochę, trochę inny system jest, Bo pamiętajmy, że to jeszcze miałoby sens, jeśli mielibyśmy te przy tym obecnym systemie, że są tylko ludzie z jednego, jakby z jednej dzielnicy. Teraz mamy z różnych dzielnic, będą naprawdę różne środowiska i wątpię, że przewodniczący znał wszystkich radnych z tych jeszcze z pozostałych dzielnic, że mógł sobie dobrać jakiś zespół, który będzie najbardziej od, odpowiadał potrzebom tej nowej dzielnicy. A może to ma spowodować to, że zarząd wybrany przez przewodniczącego zarządu będzie w miarę jednomyślny i zgodny i będzie mógł przeprowadzić Działania, które chce przeprowadzić, bo gdyby byli wszyscy członkowie zarządu wybierani um, przez Radę Dzielnicy, no mogliby się wspierać na przykład i, i działania dzielnicy byłyby w ten sposób zablokowane. No to oczywiście możemy też tak dywać, tylko patrząc z punktu widzenia, że jak przewodniczący dobierze tylko ludzi, z którymi on chce współpracować, to cała Rada pozostałe, powiedzmy tam 10, czy jak będzie mm -hmm. Rada 5-osobowa, to tych 10 członków zostanie całkowicie zmarginalizowanych i oni oprócz tego, że na początku roku zatwierdzą plan finansowy i tam plan działania dzielnicy, tak naprawdę rada nie będzie musiała nic podejmować, bo zarząd ma takie uprawnienia, że może sam wszystko robić. A najważniejsze to jest właśnie wydawanie pieniędzy. On jakby wszystkie wnioski zakupowe, wnioski inwestycyjne to w większości przypadków składa zarząd. Więc tutaj to jest takie dość, dość niebezpieczne posunięcie. Lepiej, żeby to wybierała cała rada, zgłaszali to mhm. wszyscy przedstawiciele. Pamiętajmy, że ci ludzie w większości przypadków nie będą się znali, bo czy mieszkaniec Kolonii Gosławickiej i Maliny... No, no, to jest zbyt duża odległość, za bardzo te, te dzielnice nigdy ze sobą jakoś, powiedzmy, że nie współpracowały, nie było jakiejś takiej synergii, żeby się ludzie na tyle znali, żeby wiedzieć, że a na przykład pan X będzie bardzo dobrze współpracować, to bardziej, żeby ta, ta dzielnica mali na wierze, na przykład tutaj mamy swojego lidera, pana Y, i pan Y będzie dobrze pracował i nas reprezentował w tym zarządzie. To jak koalicja obywatelska, klub radnych zagłosuje za tymi statutami, czy nie? Na pewno złożymy poprawki do tego, żeby ten y, zapis zmienić i co do samego systemu łączenia dzielnic, to jesteśmy dość sceptyczni, bo ten projekt do... Ten, ta reforma, jak to tam prezydent zapowiadał mhm. na, na początku, jest zbyt szybko i pochopnie przeprowadzana. Bo my tu się skupiamy na statutach dzielnic, ale te statuty, przyjęcie tych statutów de facto wprowadza podział opola na. 13 dzielnic. Tak, i tutaj tak naprawdę, jak, jak rozmawiamy o dzielnicach, to powinniśmy rozmawiać kompleksowo o wszystkim. No niestety, ja brałem udział w tym całym zespole do spraw rozwoju rad dzielnic, w konwencie przewodniczącym rad dzielnic, bo jestem przewodniczącym dzielnicy Gosławice. Mhm. I no niestety, od początku było nastawienie prezydenta i urzędników: łączymy. Problemy są, system 29 dzielnic nie działa, jedynym rozwiązaniem jest połączenie dzielnic. Ale jak na pytanie ktokolwiek zadawał w Sali, co takiego nie, nie działa w funkcjonowaniu 29 dzielnic, bo przecież tak naprawdę ten system działa dopiero od półtorej roku, więc ciężko wywnioskować z co można by było w takim krótkim okresie czasu stwierdzić, co, co, co definitywnie nie działa? No to już już nabierał wody w usta, nie, no bo tutaj tu niektóre dzielnice nie funkcjonują tak jak powinny, jest mhm. nierówny podział środków, no bo jest dla wszystkich równe po 100 tysięcy. No to oczywiście ja też się podtrzymuję, że ten podział na 100 000, po 100 tysięcy dla każdej dzielnicy jest krzywdzący jest niesprawiedliwy. Więc tutaj powinno, zrobić, y, powinno się to zmienić. Ale ja bym zostawił na pełną jedną kadencję ten system 29 dzielnic. Mm -hmm. Jeśli jakieś dzielnice by się chciały połączyć, bo niektóre tak wykazywały takie, y, takie chęci, no to jak najbardziej, ale jakaś dzielnica chciałaby funkcjonować osobno jeszcze przez y, ten okres, no to czemu nie? No to zostało wszystko narzucone, narzucone i. Takie jest taka narracja, że to rady dzielnic wyszły z inicjatywą, mm -hmm. że tutaj rady dzielnic bardzo chcą połączenia, że widzą te możliwości. A tak nie było. No nie, większość przewodniczących rady dzielnic, jak z nim rozmawiałem gdzieś na tych spotkaniach, to wszyscy byli zrezygnowani, bo wszyscy wiedzą, że pan prezydent ma samodzielną większość w radzie miasta. No i co postanowi, to, to przegłosuje. Więc wasze poprawki i wasze sprzeciwy mogą niewiele po prostu zmienić? No nie, ale będziemy pokazywać, że nie, nie zgadzamy się na to, że nie będziemy po prostu siedzieć na sesji, i podnosić rękę, tak jak pan prezydent sobie wymyślił reformę i będziemy za nią głosować, bo uważamy, że ona jest krzywdząca. I pamiętajmy jeszcze, że pan prezydent jeszcze przy połączeniu Opola podpisał kontrakt społeczny z mieszkańcami nowo przyłączonych sołectw i obiecał im, że każde sołectwo będzie osobną dzielnicą. No, mhm. Po wyborach nagle się okazuje, kilka, no, dwa miesiące po wyborach zagłosił, że jednak będziemy łączyć dzielnice w jeden większy organizm. No to, to jest takie troszkę okłamanie wyborców. A podział Opola na strefy, jeżeli chodzi o taksówki? To tak samo. To jest niestety problem. Problem ogólnie jest z tym, że żadne przepisy od dłuższego czasu nie obowiązują, bo była stara podstawa prawna przy starych uchwałach. Myśmy rok temu w kwietniu jako klub Platformy Obywatelskiej na to uwagę. Nawet przedłożyliśmy takie stosowne projekty uchwał i pan prezydent wtedy stwierdził, przedłożyliśmy taki projekt właśnie podziału proponowanego, żeby wzbudzić dyskusję wśród radnych i prezydenta o właśnie ocenach maksymalnych. I ta uchwała, którą obecnie pan prezydent przedstawił, jest w słowo w słowo taka jak nasza. I do, do drugą uchwałę o podziale na strefy. Tylko z założenia, że przedstawiamy projekt podziału na strefy, ale z dyskusją, czy dzielimy, powiedzmy, że od cyrkla miasto na promieniu 4 km od centrum i mhm. czy będzie pierwsza, druga strefa, czy taki podział w miarę podobny do tego, co teraz pan prezydent zaproponował. No i wtedy usłyszeliśmy od prezydenta na sesji, nawet gdzieś w tych przekazach medialnych, że chcemy podzielić mieszkańców w najlepszych i gorszych że tutaj się nie ma zgody na dzielenie, są miasta przecież jak Poznań, jak Lublin, Rzeszów, gdzie jest obowiązująca jedna strefa i spokojnie tu wolny rynek wszystko sobie wyjaśni, załatwi, mm -hmm. a o cenach maksymalnych taksówek usłyszeliśmy, że jak zrobimy tą uchwałę o cenach maksymalnych, to wszyscy taksówkarze będą jeździć po tych stawkach maksymalnych i, i spowodujemy, że przez nas, przez Platformę Obywatelską mieszkańcy będą płacić więcej. I teraz ratusz przedstawia taki projekt minęły wybory, pan prezydent Stwierdził, że jednak no, trzeba to uregulować. No, Czyli czy to... skoro wy to proponowaliście wcześniej, to zagłosujecie za. Ja się skłaniam jedynie przy tych cenach maksymalnych, bo to jest jakby blokuje możliwość tych nieuczciwych taksówkarzy, jakichś takich mhm. um, powiedzmy nawet, że oszustów, którzy chcą. O podział na strefy opola? Nie? Jak no jeszcze na początku to byłem, Proponowaliśmy ogólnie, żeby to uregulować, bo w chwili obecnej nie działają żadne przepisy i taksówkarz może sobie włączyć strefę, gdzie chce. I tak robią. I tak robią, robią i to tak jest nagminne, na, na tak, że mhm. wjeżdżając z jakieś strefy po prostu włącza tą drugą taryfę, gdzie patrząc w większości przypadków tych obrzeżnych dzielnicach, to w większości taksówkarzy to było takie na umówienie się ceny. Mhm. Jak ktoś dzwonił, to mówią, no to tutaj dla pana z Chmielowic. To kurs do centrum to nie będzie tam normalnie jak tam powiedzmy 2 zł za kilometr, ale tutaj musi pan zapłacić 30 zł powiedzmy. I to mm -hmm. takie było już z góry umówione ceny. Ale patrząc z tego punktu widzenia, uważam, że chyba powinno być pole podzielone na jedną strefę. I bez podziału, bez podziału mm -hmm. bo patrząc, że nie ma jakiegoś załamania wielkiego na rynku taksówkarsky. Widać, że on się mocno rozwija, wchodzą nowe firmy które potrafią nawet pojechać do przysieczy za złoty 60 za kilometr mm -hmm. i nie mają z tym większego problemu. mamy Wchodzą takie usługi w stylu, stylu Ubera do Opola, więc jeśli po, proponujemy podział na te dwie strefy, to może dojść do tego, że te firmy zewnętrzne mogą jakby wykończyć te nasze rodzime, tych naszych rodzimych taksówkarzy. No wiadomo, że oni nie muszą się do tych podziału do tych stref stosować, ale ten początek na pewno oni zastosują, bo zawsze stosowali ten, ten, ten podział. No I też taka takie niebezpieczeństwo z tymi taksówkami jest takie, że jak patrzymy sobie na mapę i ten podział proponowany, no to mieszkanie Skrzanowic, który nawet przepraszam, Winowa, no, mm -hmm. mieszka jest w drugiej strefie, mieszka niecałe jakieś 3,5-4 km od centrum. Winnicz jest, jest w pierwszej strefie, właśnie. A jest? przepraszam, to przepraszam. Tak, to, przepraszam. Się w pierwszej. A to, to już tak to mapa jest tak niewyraźna, czy ich tak to mi są. Tak się wydaje. To chmiel, ale nawet w przypadku mielowice, jak są już w drugiej strefie. Ktoś, to jest już druga strefa, to jest jakaś odległość 4,5 km od miasta, a osoba, która mieszka w Groszowicach, mhm. mieszka prawie 7-8 km od centrum, jest w pierwszej strefie. No, to to jest takie czasami dość, dość, dość dziwne te podziały, że naj, ja bym już oczekiwał, to jakbyśmy mieli dzielić na strefę, no to po prostu wziąć cyrkiel, odrysować koło i to, co wychodzi poza, poza, poza jakby obrys tego koła, to jest drugą strefą. No, Takim wyznacznikiem może być na przykład obwodnica i proponowany jej obieg. Przemysłach pospieszyński, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej jest gościem poglądów i osądów. Na drugą część rozmowy zapraszam na naszą stronę internetową radiopole.pl Panie przewodniczący, powiedział pan, że te drugie strefy wprowadzone spowodują to, że będzie po prostu drożej w nich, jeżeli chodzi o ceny taksówek, ale to nie jest obowiązek dla korporacji taksówkarskich, żeby te droższe stawki wprowadzały. Jeżeli będą chciały zawalczyć o klienta, będą mogły jeździć tam pod Cenach z pierwszej strefy. Nie no, oczywiście, że mogą. To jest, mhm. Dlatego też właśnie mhm. mówię, że to niebezpieczeństwo, że będą taksówkarze, które będą jeździć na dwie strefy i mogą na tym tylko stracić. Bo będą myśleli, że zrobimy sobie dwie strefy, będziemy tutaj brać pieniądze, a w mamy wejść firmę zewnętrzną z Gliwic, która jeździ po, po, poniżej dwóch złotych za kilometr, gdziekolwiek się daje. Mhm. Oni wątpię, żeby wyprowadzili dwustrefowość. Potem jeszcze się okaże, że wejdzie jakaś kolejna firma i tutaj się okaże, że, nagle, że ci nasi rodzimi taksówkarze zostaną. Z, z niczym, bez klientów, bo tam ci obniżą ceny, będą jeździć na, na tej jednej strefie. No wolny rynek. No wolny rynek, dlatego uważam, że powinien, powinna być jedna strefa i tu mhm. jest, to, to, to jest według mnie logiczne. Ci, ci nasi logiczne... taksówkarze nie muszą podnosić cen w drugiej strefie. Oczywiście, znaczy, też nie, nie muszą. Tylko ja mówię, no, tak. no ja się przychodzę z słów pana prezydenta, nie dzielmy mieszkańców najlepszych i gorszych. Mhm. Czym jest gorszy mieszkaniec Chmielowic od, mieszkanie, od mieszkańca Groszowic? Czy mieszkaniec Maliny, czym jest gorszy od mieszkańca Krzanowic? Mhm. No to są podobne odległości od miasta, ale jeden jest w pierwszej strefie, drugi jest w drugim. To jest naprawdę takie, są takie podcinane te rożki, yy, mapy Opola, jako zrobione jako drugie strefy. No taki dość, dość nielogiczny ten podział. Niby to jest o gęstości zaludnienia, no ale patrząc, bo to jest taki, że ktoś tak mówił po tym yy, taksówkarze, że możliwość złapania w tym miejscu do, no, lepszego kursu, no ale różnica, z, możliwość złapania lepszego kursu na Malinie, to powiedzmy, że jest 2%, że ktoś będzie chciał potem, jak ktoś odjedzie na Malinę, wrócić, ale taki sam procent jest w Groszowicach gdzie gęstość zaludnienia jest pewnie 10 razy mm -hmm. większe mamy dwa osiedla, więc to jest tak czy siak, ten taksówkarz będzie musiał wrócić do centrum, ale na najbliższy postój. Problem jeszcze, tak widzę jak z taksówkurzami, to jest brak postojów na y, taksówki w mieście. Mm -hmm. no, mamy tą jedną. Y, przy Placu Wolności. Przy solariści została zlikwidowana, żadna nowa się nie pojawiła. Jeszcze na 1 maja na Spychalskiego i tak naprawdę taksówkarze, a mamy coraz więcej taksówek, bo mhm. już wolny, mamy wolny rynek, nie ma limitu yy, taksówek w mieście. No i tutaj nie ma tych postoi. Nie ma, mhm. gdzie oni mogliby się zatrzymać w jakichś takich sensownych miejscach, że mieszkańcy mieszkańcy mogli je złapać. Więc tutaj to, tutaj pod tym względem ratusz jeszcze nic, 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 nie, nic nie zrobił. Jeszcze na koniec troszeczkę o pieniądzach. 4 miliony złotych mają dołożyć radni do budowy w dla dzikich kotów w zoo. To jest, to jest ta kwota, która, o którą najniższa oferta przekroczyła zakładane środki tej inwestycji. To jest bardzo duże przekroczenie, 4 miliony złotych. No to już Dołożycie? nie pierwsza, nie pierwsza, nie pierwsza taka sytuacja, że musimy dokładać do czegoś pieniądze. I ja się boję, że jak dołożymy te 4 miliony do najniższej oferty, będzie, nie wiem, czy będzie musiał być ogłoszony drugi, drugi przetarg, będziemy o to dopytywać na sesji. Mm -hmm. yy, bo niektóre... czy, się, czy się firma zgodzi, bo tak naprawdę czasami było tak, że dokładaliśmy na przykład dokładki na Bolko wraz pieniądze, okazało się, że był drugi przetarg i wyszło jeszcze drożej, musieliśmy jeszcze raz dokładać i jeszcze raz dokładać. Ale niektóre przetargi były unieważnione, jeżeli było dużo przekroczenie. Właśnie, kwoty więc jest, Mam nadzieję, że to wystarczy, na pewno się zgodzimy ale też będziemy pytać pana prezydenta, co z podwyżkami dla pracowników dla ZO. Czy one się w końcu stały, czy te pieniądze zostały, czy te pensje zostały pracownikom ZO mhm. podwyższone? Bo pamiętam, jak prezydent odbierał kompetencje radnym odnośnie kształtowania cen w ZO i podwyższył, mhm. podwyższył ceny wejścia, to mówił od razu, że to jest dlatego, żeby żeby zwiększyć pensję pracownikom, mhm. żeby było więcej pieniędzy dla ogrodu zoologicznego i żeby pracownicy mogli więcej zarabiać. No, teraz będziemy dopytywać, czy mamy możliwość wygospodarowania 5 milionów złotych na, na, na dodatkowy wybieg w, w zoo, no to chyba tym bardziej znalazły się pieniądze, albo znajdą się za jakiś czas pieniądze dla pracowników, bo to chyba najpierw powinniśmy spełnić te warunki, żeby pracownicy mogli tam godnie, godnie, godnie pracować za godną, za godną pensję, niż dokładać im kolejnych, dość ciężkich obowiązków, no bo pierwsze y, to są dzikie zwierzęta, więc mm -hmm. potrzebują specjalistycznej obsługi i opieki. Okaże się to za mniej więcej godzinę o 10 rozpoczyna się sesja Rady Miasta Opola. A już dziękuję bardzo za wizytę. Gościem poglądów i osądów był Przemysław Pospieszyński, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poglądy i osądy.